Cześć wszystkim, znowu po 7. Let's have it, Tyranny. Dobra, w końcu doszliśmy do tej sali. Jak ona się nie nazywała? Sala Wyniesienia. I cóż, dobra, zobaczmy, co się wydarzy w sali Wyniesienia. Tarkis Ari. A więc co ty stanowisz pisem ataku Hegemona? Sądziłam, że będzie wyższy, ale nie każdy może sobie wybrać kata, więc wieść o naszym buncie rozchodzi się po krainach. Jeżeli uważasz, że nasza wojna skończy się tutaj, to jesteś naprawdę głupi. Okej, okay, to jest ta pani, która wysłała na ten, nam ten uroczy list miłosny. Więc będziemy mogli jej odpowiedzieć bezpośrednio. Przed tobą stoi kapitan Tarkis Ari, faktycznie przywódczyni topniejących oddziałów Gwardii Wendriańskiej. Niewysoka, ogorzała i wyglądająca na wzburzoną, nawet kiedy stoi nieruchomo. Jej przesadzista sylwetka to zasługa wydatnych mięśni i mocnych kości, a jej twarz wygląda niesymetrycznie z powodu licznych blizn i śladów po kilkunastu bliskich spotkaniach ze śmiercią. Chociaż niewątpliwie dokonacie żywota tutaj w sali Wyniesienia, śmieje się, wskazując palcem na otwarte sklepienie, którego kamienne łuki w jakiś sposób podtrzymują ogromny ciężar wieży. Możecie uważać się za zaszczyconych, gdyż wielu wybitnych władców wierzchołka zginęło w tej świętej sali w pojedynkach. Doprawdy trudno lepsze miejsce na ostateczne rozstrzygnięcie przeciągającej się waśni. Siostry i bracia! Ari spogląda na swoich żołnierzy. Przewodzenie wam to było zaszczytem, podobnie jak spędzenie ostatnich dni w waszym towarzystwie. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy. Możemy użyć przebiegłości i wiedzy. Jestem dopiero pierwszym z twoich kłopotów, Huri, skarceni kroczącą tuż za mną. Możemy ją obrazić. Weźmy opcję z przebiegłością, bardziej mi pasuje. Jestem dopiero pierwszym z twoich kłopotów. Huri zgardzeni kroczą tuż za mną. Jeśli coś ich łączy, to właśnie nienawiść do ciebie. Świetnie! Więcej pachołków Hegemona do obicia. Nie dbam o to, ilu przyjaciół tu przeprowadziłeś. Z przyjemnością wyrżniemy ich wszystkich. W głosie kapitan Ari słychać nieugięto wolę, ale gdy zerka na swoich żołnierzy, widzi niepewność i strach. Gotuj się na nadchodzącą naszą chwilę chwały. Jej bojowy okrzyk odbija się echem w komnacie, ale nie jest w stanie podnieść nadmotnego morale swoich ludzi. Co mieliście nadzieję osiągnąć swoją rebelią? Osiągnęliśmy już wszystko, co chcieliśmy. Odzyskaliśmy naszą dumę, naszą godność. Tego nigdy nie zdołacie nam odebrać, uśmiecha się, patrząc przez chwilę gdzieś w dal. Gwardia Wendriańska nie ma szans w starciu ze wszystkimi wojskami Hegemona, ale pokażemy innym, jak należy stawiać opór. Może nawet zabraknie wam żołnierzy, nim nam zabraknie uporu. Chociaż wątpię. Okej. Okay. Używacie już walut stanowionej przez Hegemona, mówicie tym samym językiem, władza wojskowa jest tylko formalnością. Ale to tylko przewrotne twierdzenie. To Kyros mówi naszym językiem, a nie odwrotnie. Poza tym to dowodzi jedynie naszej wspólnej historii. Stanowiciel chce powiedzieć, że Kyros to nie pojedynczy przeciwnik, ale potężna siła, która może was dosięgnąć nawet w czasie pokoju. Armie i edykty to jedynie dwa krwawe sposoby, dzięki którym może was trzymać w ryzach. Zdaje się, że wasze powstanie przyniosło wam jedynie straty w ludziach. A ile kosztowało was zdobycie studni Wendriena? Ilu poległych zgardzonych rdzewieje w dolinie? Ilu chórzystów padło od naszych mieczy? Jak wam idzie niekończąca się bitwa o cmentarzysko mieczy, kiedy jesteście zajęci nami? Ari wybucha śmiechem, a krzywi się, chwytając za bok. Powiedz mi, czy archonci wspólnie świętują zwycięstwo? Czy wasze armie cieszą się razem pod naszymi trupami? Nasze powstanie to dopiero pierwszy z waszych problemów. Skąd wiesz, że archonci się kłócą? Jesteśmy pozbawieni nadziei, a nie rozumu. Mamy oczy i uszy. Ari zakrywał usta, powstrzymując uśmiech. Chętnie oddam życie, wiedząc, że wasza inwazja stanie w miejscu, a gdy obaj archonci zrzucą się sobie do gardła, kłócą się o to, który z nich jest zwycięzcą. Żałuję tylko, że nie zobaczę, który z tych dziecinnych władców wygra.
Skoro tak bardzo chcesz zginąć mojego miecza, to przestań gadać i ruszaj na mnie. Czy może brak ci także odwagi? Jakieś ostatnie słowa? Tak, powiedz głosom Nerata, że jesteśmy wielce wdzięczni za jego pomoc. Bez jego wsparcia nie zaszlibyśmy tak daleko. Okej, to jest bardzo ciekawe. Dobra, Jep jest przeciwko nam, można by się domyślić. Dobra, myślę, że gdyby pomóc wolić uciec buntownikom z tej wsi, to można by teraz coś z nimi kombinować. Ale ponieważ wybraliśmy inną opcję, to się nie wydarzy. Dobra, czy możemy ich wszystkich startować? Tak, ale poczekajmy może aż podejdą. Dobra, Lantry. Zacznij od tego. Może zacznij od łuku. Chcemy zabić najpierw. Zobaczmy, czy możemy sprawdzić jakoś ich wytrzymałość. Chyba nie bardzo. Okej, uczeń medyków ma większą odporność na magię. Więc jego będziemy musieli zabić ręcznie. Okej. Dobra, zwrotka. Nie ma miejsca statystyk, rolniczka gwardii. Ona ma mało odporność na ogień. To może ją podpalimy, tak. Okej, dobra. I co teraz? Lantry, lantry. Od razu może pomóż Barikowi. As you command. Dobra, Janusz skończył. Dobra, niewiele to nam dało. Podejdź tu jeszcze bliżej. Rzucimy to, ładnie, złapiemy prawie wszystkich. Dobra. Janusz obrywa trochę. Zaraz się tym skupimy. Dobra. Stantować ich trójkę. A Janusz niech się może odsunie. Okej, on się na mnie rzucił, dlatego obrywam. Dobra. Niech podejdą może trochę. Użyjmy tego magicznego ataku. Okej. No tutaj się złapała, to niedobrze. Not a problem, boss. Dobra, możemy odpalić ją. Okej. Ja trochę obrywam. Czy mogę coś na to zaradzić, że obrywam? Gdzie to mam przedmioty podręczne? Pancerz plus 2. Kłuta miażdżona cięte, okej. Użyjmy tego. Ładnie, powaliliśmy ich. Teraz się uzdrowię. Okej, lantry. Ciążyłem mikstury, tak, to też trochę się odsunę w takim razie. Okej. Okej, oni się wszyscy skupili na mnie, więc użyję tego tamta z Barika, żeby łucznik przynajmniej na niego się skupił. Okej, ładnie. Teraz dobijmy ją. Sorry about that. Okej. Co teraz chcemy zrobić? Może po prostu zaatakujemy ją. Ładnie. Okej. Jeszcze Tarki została. Okej, wiecie co? Mam
plan. Może powalmy Tarkis, jeżeli nam się uda. Wtedy zwrotka będzie mogła odejść od czołgu i zadać się z nią. Fajnie. I zajmijmy się teraz w takim razie Ebb. Ona jest już na wykończeniu. Okej, ty możesz rzucić pieczęć na jeszcze. Sporo HP zeszło. Okej, ładnie. Ładnie, padła. Co teraz, co teraz? Okej, możemy znowu ten magiczny atak użyć. Okej, odstąpiłem przez przypadek. Okazało się, że Tarki... Myślałem, że tylko z jednym może mieć, ale najdalej może mieć z dwoma. Więc dobra, to był błąd. Dobra. Dobra, możemy rzucić też moc Tytana, powiedzmy. Na wszystko. Okej. Dobra. Pomóżmy tutaj tak. Okej. Arnaka sporo odporność. Okej. Dobra. Możemy magicznych ataków. No dobra, kogo chcemy zrobić? Może najpierw Janusza. I'll take care of you. Dobra. Może... Dobijmy najpierw tego mędrca. Przewróćmy go również. Okej, powalenie świetnie. Ty masz dużą odporność na zimno. Nie, chyba straciłaś odporność na zimno, okej. No to... A ty? Ty masz sporo. Dobra. To niech nasze fizyczne obrażenia skupią się na nim. Będziemy musieli odnowić. Jak to szło? Tak, większe odnowienie. Okej, ładnie. Tarkis już prawie ginie. Okej, ty możesz wyknąć potkę. Możesz. To zrobić tak. Okej, dobra. I pan prawie wszyscy już tam łącznik został. Okej, możemy coś na niego rzucić, możemy go powalić, możemy kolca pozostawić. Okej. Dobra, bez większych problemów poszło. Okej, wygląda na to, że wzgardzenie jednak poradzili sobie z chórem. Parszywe kundle! My zginiemy, ale na nasze miejsce przyjdą następni. Zapamiętajcie moje słowa. Pokazałeś buntownikom, gdzie ich miejsce. Imponujące. Przypomnij mi, żebym nigdy nie lekceważyła zdolności stanowiciela. Zdradź co, już teraz się zjawicie? Przelałem krew, żeby zdobyć same to miejsce. Nie będziemy tak robić. Okej, udział w tym zwycięstwie jest dla mnie zaszczytem. Okej, ile mamy przychylności? Tutaj... Jeszcze trochę nam brakuje do czwartego poziomu. Twoja pomoc była nieoceniona. Grobowy aż wkrótce usłyszę o twoich zdolnościach i odwadze. Płaszcz maga. Zgiełki i szaleństw w końcu stają w sali i wniesienia panuje spokój, przynajmniej na chwilę. Okej, prosić przyjemność. Dobra. Niech dzieci pomrą od ospy. Ari przykuca, drżąc od zmęczenia i doznanych ran. Słowo kapitulacji sprawiają, że męczący cię od wielu dni szum w twojej głowie przemija. Twój umysł powraca do stanu ukojenia, jakiego nie czułeś, odkąd obwieściłeś edykt w studni Wendriena. Tak oto edykt egzekucji wydany przez Kyrosa zostaje odwołany. Czujesz ucisk w piersi, kiedy obejmuje cię ciepła energia. Po chwili czujesz się lżejszy niż powietrze. Okej, wygląda na to, że to jest koniec pierwszego.
Wow. Co się dzieje? Okej, coś się zadziało. Co tu się dzieje? Się pojawił jakiś symbol magiczny, który widzieliśmy również na tym, na tej wieży. Czy to jest szczyt tej wieży? W dolinie? Zobaczymy. Wieża górska. Okej, Eb jednak żyje. Mrugasz, by pozbyć się jaskrawych błysków przesłaniających ci wzrok. Kamienne ściany sali wyniesienia zniknęły, zastąpione pustą przestrzenią rozciągającą się na wszystkich kierunkach. Z wyjątkiem starożytnej kamiennej płyty, na której stoisz. Czujesz targające tobą podmuchy silnego wiatru, przez które tracisz równowagę. Powietrze jest zimne i rozrzedzone. Czujesz, że brakuje ci tchu. Czy to jest... Podekscytowany Radry wpatruje się horyzont otwartymi oczyma. Tak, musimy być na wieży górskiej. Kiedy ktoś ostatnio... Radry kieruje wzrok w dół, przerażony wysokością, odsuwa się od krawędzi. Chyba się pożygam. To ci dopiero zmiana. Wiatr unosi pióra we włosach z wlotki, która czym prędzej je przygładza. Na zimniejsze. Zerka na krawędź. Myślisz, że jeśli skoczę, to wyląduje na nogi? Nie, żeby to coś zmieniło. Na litość Krasa, co znowu? Balik obraca się na pięcie, rzucając dookoła, próbując dojrzeć jak najwięcej przez wąski wizjer hełmu. Wszędzie na horyzoncie widzisz górskie szczyty, zauważając rzeki i lasy poniżej. Przypominasz sobie mapy studni Wendriena i po chwili rozpoznajesz Matani, Irinew i inne miejscowe rzeki. Znajdujesz się w samym szczycie wieży w studni Wendriena, znacznie wyżej niż ci się wydawało. Okej, właśnie o to mi chodziło, o tą wieżę Wendriena. Tak właśnie myślałem, że tutaj nas przyniosło. Ciekawe jak i ciekawe dlaczego. Pewnie się za chwilę dowiemy. Jak się dostaliśmy na górę? Ari staje z wysiłkiem, trzymając się za bok. Kolejne pytanie. Jak na grobowiec Asha mamy teraz stąd zejść? Żelazna marszałek podchodzi do krawędzi, zerkając na dół i cofając się szybko krok. Wojownicy na dole na pewno poczuli kres edyktu. Powinniśmy być tam z nimi. Chociaż bardzo chciałbym walczyć teraz u boków zgardzonych, to nie wyobrażam sobie nawet, jaki chaos panuje teraz na dole. Barik zaciska pięścią ze skrzydłem metalu i odwraca się. Okej. Wyślij wiadomość do grubowego Asha, że nam się udało. Dobra, zróbmy tak. Dość już na dziś rozlewu krwi. Żądam, by wszyscy odłożyli broń. To przynajmniej brzmi rozsądnie, jeśli mamy zrozumieć, co właściwie zaszło. Musimy przerwać walkę i się przegrupować. Ale co z chórem? Nie możemy po prostu... Masz rację, trzeba nam się przegrupować. Oszczędzić tylu wojowników, ilu zdołamy. Łatwiej sobie poradzimy z chórem, będąc w pełni sił. Jeśli wiadomo się do grubowego Asha, że nam się udało. Bitwa godna pamiętania. Od czasów krzepy nie widziałem takiej odwagi i determinacji. Och, szkoda, że nie dołączyłeś do oblężenia dawno temu. Okej, Barik, wskoczyła nam chyba lojalność na poziom drugi. Jeszcze trochę nam brakuje do trzeciego poziomu. Racja, chętnie zniosłabym taką pomyślną wiadomość osobiście, ale wskazuję na krawędź. Wręczy mi jej wiadomość, pergamin przetrwa upadek. Dobra. Dobra. Sądzę, że uderzenie magii z wieży i zakończenie edyktu zostało zauważone przez wszystkich, ale grobowy aż będzie chciał wiedzieć, że jesteś bezpieczna. Przejdź przez portal i zamelduj się generałowi, a potem wróć tutaj i przekaż wieści. Nie wiadomo na ile jest stabilny, ale jak się... przyjrzeć, widać zamglony obraz sali wyniesienia. Cóż, jeśli ma się wprawne oko, oczywiście nawet jeśli nie jest stabilne, to jedyna alternatywa jest skok w dół, więc no cóż, mam do stracenia. O, jakim cudem go nie zauważyłam. Migoczące krawędzie portalu pojawiają się, kiedy o nim wspominasz. Zakładając, że portal prowadzi do sali wyniesienia, przebije się stamtąd do Archonta i dam mu znać, co zaszło. Z głośnym łomotem salutuję, wderzając pięścią na pierśnik. Chwała Kerosowi! Dobra.
Zasalutuj, żelazny marszałek. A nie. Powiedzmy też, chwała Kyrosowi. Dziękuję, że wspomogłeś nas orężem. Brakowało nam ludzi, odkąd zdobyliśmy bramę osądu, a wiarłomcy walczyli lepiej, niż można było się spodziewać. Bez twojej obecności w naszej szpicy stracilibyśmy więcej żołnierzy. Nie sposób powiedzieć, czy zdołalibyśmy przejąć salę wyniesienia na czas. Studnia Wendriena jest teraz twoja. Utrzymaj ją ku chwale Tunona. To rozważne posunięcie. Stanowić ziemię pod władzą sądu pomiędzy nami a przeciwnikiem. W ten sposób chórzyści nie zdołają umocnić się wokół nas, nie narażając się Archontowi Sprawiedliwości. Strada Nerata oznacza wojnę. Mam nadzieję, że możemy liczyć na twoje wsparcie w nadchodzących próbach. Niewątpliwie jestem wręcz podręcznikowym przykładem wroga hegemona. Nie tylko stawiałem opór, ale też namówiłam do tego innych. Wiem więc, co się teraz stanie, ale potrafię też dostrzec, kiedy mam do czynienia z kimś silniejszym. Jak większość ludzi, zrobią wszystko, by przeżyć. Jeżeli okażesz mi miłosierdzie, przysięgam ci mu wierność, dobry stanowicielu. Okej. Okay. Spoko. Zobaczymy. Zaklinaczka pływów klęka na jedno kolano i spuszcza wzrok. Wiem, że jestem wiarołomczynią, więc moje słowo nie jest warte tyle co kiedyś, ale obiecuję, że jeśli mnie oszczędzisz, będę ci wiernie służyć. Moje miłosierdzie ma swoją cenę. Co może cię powstrzymać, jeżeli nie moja służba? Czy liczysz na bogactwa? Mam go sporo w całych terasach. Mogę cię tam zaprowadzić. Chcę poznać tajemnicę zaklinaczy pływów. Mam zdradzić nasze tajemnice sługom Kyrosa? Wyszkolenie cię zajmie wiele czasu. Moja propozycja: oszczędź mnie, udostępnię ci grimuar mojego mistrza. Może być? Naucz mnie tego, co wiesz, albo zginiesz. Jeśli tego wymagasz, postaram się wyszkolić cię. Zajmie mi to nieco czasu, ale jeżeli pozostanę przy życiu i w dobrym zdrowiu, pokażę ci tajemnicę szkoły pływów. Okej, dobra. Może zostawmy jej laskę, żeby było wredne. Pewnie więcej bojaźni byśmy zyskali. Złóż przede mną przysięgę wierności. Ja, Eb, zaklinaczka pływów, niniejszym przysięgam wierność panu mojego życia, którym jest Janusz Tracz. Kłania się lekko przed... Po chwili, patrząc w oczach niepewnym uśmiechem. Będę ci służyć i wykonywać twoje rozkazy, dopóki nie zwolnisz mnie z obowiązków. Okej. Okay. Czy chcemy Eb? Czy chcemy Lantry? Lantry'ego. Tak jak myślałem. Drużyna jest czteroosobowa. Myślę, że zatrzymam sobie Lantry'ego. Na razie leczenie jest bardziej przydatne. Ciekawe, co ona ma w sumie. Dobra, później zobaczymy. Na razie zostawmy taką drużynę. Okej. Okay. Studnia Wendriena upadła. Po raz drugi od rozpoczęcia podboju armię Kyrosa odbiły cytadele z rąk obrońców. Dzięki twojej pomocy bunt gwardii wendryńskiej został ustławiony. Zająłeś salę wyniesienia z pomocą sprzymierzonych wzgardzonych, tym samym wypełniając warunki złowieszczego edyktu Kyrosa. Zarówno ty, jak i wojska Kyrosa uniknęliście wyroku śmierci wydanego przez hegemona. Kiedy zagrożenie egzekucją rozwiało się, armie hegemona przestały zajmować się cytadelą i zwróciły się przeciwko sobie. Napięcie narastające podczas długotrwałego oblężenia osiągnęło punkt krytyczny, kiedy oddziały wzgardzonych i szkarłatnego chóru starły się podczas pospiesznej, chaotycznej bitwy. Kiedy jego żołnierze zaczęli padać jak muchy, głosy Nerata wraz z oficerami uciekł do Kamiennego Morza, zostawiając armię poborowych, by sama radziła sobie ze wzgardzonymi. Po bitwie wzgardzeni zwinęli obóz. Okej, czy słucham, czy nie ma żadnego lektora, ale nic nie słyszę. Chyba nie. Dobra. Po bitwie wzgardzeni zwinęli obóz i wycofali się do swojej twierdzy w cmentarzysku mieczy, by przegrupować się i przygotować się do długiej kampanii przeciwko szkarłatnemu chórowi. Archont grobowy Ash uznał twoje
zgodnie z prawem roszczenia wobec Tunii Wendriena i tamtejszej wieży. Z upływem dni rany i kontuzje zostały zaleczone. Zbadałeś swoją nową twierdzę i zająłeś się starannym planowaniem kolejnych kroków. Kiedy rozeszła się wieść, że szkarłatny chór i zgardzeni zwrócili się przeciwko sobie, frakcje zdecydowane uklęknąć przed hegemonem zyskały inspirację do dalszej walki. Wojna Archontów zapowiada upadek ofensywy Kyrosa. Tunon, Archont Sprawiedliwości, obserwując chaos i nieład obejmujący krainę. Archont wzywa swojego stanowiciela z powrotem do miasta Niechcianego, by zdał relację ze swoich poczynań w studni Wendriena. Okej. Potęga? Dobra, zobaczymy. Wojna domowa. Szkoda, że do tego doszło. Archont aż będzie chciał omówić dalsze kroki. Najlepiej będzie przegrupować się w żelaznym domostwie. Zbierz siły i odpocznij, ale nie każ Archontowi czekać zbyt długo. Przekaż grobowemu Aszowi moje pozdrowienia. Generał wiele dla mnie uczynił. Szkoda, że go tu nie ma. Dołączę do Archonta w żelaznym domostwie. Porozmawię z Tunonem. Tak będzie najlepiej. Jakby mało było wojny na dwa fronty, teraz jeszcze ta zagadka. Nie zazdroszczę ci. Do zobaczenia w żelaznym domostwie. Okej, dobra. No to zaczyna się coś dziać. Oszałamiająca energia wieży słabnie. Tajemnicza siła, która przebudziła zgromadzone tu moce, odpływa i zanika, chociaż z rzeźby po środku wciąż dobiega szum. To dziwne. Przed chwilą był tu portal, ale najwidoczniej zaniknął. Nie wiem, co tu się stało. To wszystko jest dla mnie nowe. Szum dobiegający z dziwnej rzeźby narasta, jakby chciał zwrócić na siebie uwagę. Okej. Dobra, to jeszcze zobaczmy. Twoja potęga wzrosła. Okej. Nowa misja, dobra. A co chodzi z tą potęgą? Przerwanie dyktu hegemona studni wędrzyńskiej dało ci ogromną potęgę. Bez wątpienia przyda ci się ona podczas podróży po terasach. Postaraj się poznać źródło tej potęgi i znaleźć sposoby na jej powiększenie. Nowy pasek na karcie postaci wskazuje obecny poziom potęgi. Naciśnij C, aby otworzyć kartę postaci i sprawdzić jej obecny poziom. Ok. Potęga 400. Wygląda na to, że z jakiegoś powodu staćmy bonus do wszystkich zdolności. Czy coś to nam... Tak, premia za odpoczynek wieży to nam daje. Plus 5 do wszystkich zdolności, ok. Dobra, mamy potęgę. Czy coś nam to daje? Możemy również ulepszać wieżę, tak jak w Pilarsach. Lepszenia wieży. Edykty. Okej. Edykt kamienia, edykt burz. Edykt ognia. Dobra. Posprawdzamy to sobie później. Okej, okay. I mamy... Wygląda na to, że mamy chyba ograniczoną ilość ulepszeń, tak? Nie. Ulepszenia. A, tutaj wybieramy, którą wieżę chcemy. Okej, okay, czyli wygląda na to, że zdobędziemy w grze jeszcze więcej wież. Okej, okay. Może one właśnie zwiększają naszą potęgę. Okej, okay. Wygląda na to, że ten zwój, który znaleźliśmy, służy do rozbudowywania. Okej, okay, dobra. I możemy nająć jakichś najemników. Również 6. Dobra, pobawimy się tym później. Zobaczmy, o co chodzi z tym urządzeniem magicznym. Po ważnym przyjrzeniu się dostrzegasz serię symboli wyrytych u podstawy konstrukcji. Jeden z nich pulsuje niebiesko-białym blaskiem, który przypomina rozświetlane linie widziane na posadzie sali wyniesienia na chwilę przed tym, jak zostałeś przyniesiony ponad chmury.
Kiedy tak wpatrujesz w symbol, zimny wiatr ustaje, a w piersi czujesz ciepło. Powietrze wreszcie wydaje się być ożywcze, wreszcie możesz normalnie oddychać. Ostrożnie, z podchodzeniem, cała wieża aż drży od energii, której nie rozumiemy. Zaraz, nie powiedziałem przecież, że masz się cofnąć. Dowiedzmy się, jest tego przyczyną. Serio? Dowiedzmy się, jest tego przyczyną. Okej. Okay. Tylko zachowaj ostrożność. Rościsz sobie prawo do wieży i wszystkiego, co w niej znajduje. Czymkolwiek jest ta rzeźba, należy teraz do ciebie. Kręci mi się w głowie, tobie też? Dobra, co to jest? Powierzchnia kamiennej kuli drży na dźwięk twoich słów. Przez krótką chwilę lity kamień faluje niczym nieruchomy staw, na którym spadają krople deszczu. Z oddali dobiega cię echo twojego głosu, choć jest niekształcony i bardzo obco. To jest twój głos. Przez chwilę brzmiał jak pieśń. Rzeźba ponownie nieruchomieje. Czujesz, jak przez twoje ciało przepływa fala ciepła i osłabienia, które trzyma cię w miejscu. Twój umysł zalewa nawałnica delikatnych uczuć. Czujesz stawiane kroki i podmuchy wiatru, ale nie czujesz swojej twarzy i kończyn. Chwilę później powódź informacji przybiera sensowny kształt. Odczuwasz uderzenia wichru o wieżę, a nawet ciężar własnych stóp, jakby wieża była twoim drugim kręgosłupem. Po nawiązaniu połączenia czujesz, jak twoja świadomość rusza przed siebie. Nie w sensie podróży, ale jakby oglądasz świat z niesamowitej odległości. W tej chwili jesteś w stanie dostrzec każdy szczegół, choć wszystko okazuje ci się jednocześnie jak fala uczuć, które ciężko jest zainterpretować. Widzisz wieżę górującą nad złączeniem starożytnych kamiennych budowli, dwóch murów biegnących w dali. U podstawy wiecznej wieży widzisz nieświadomych niczego osadników i kupców pracujących pod okiem bezwzględnych nadzorców. Kiedy pada na nich cień wieży, nastrój ulega zmianie. Osadników ogarnia niepokój i wszyscy patrzą ku niebu. Na ciebie. Okej, wygląda na to, że właśnie przejęliśmy kontrolę nad okiem Saurona. Okej. Niektórzy spoglądają na ciebie, twarze są znajome. Poznajesz, że to rodzaje letiany, w których służyłeś podczas wojny. W pobliżu tej osady, zbudowanej przy złączeniu starożytnych murów, widzisz wyłom w potężnej budowli, wyrwę prowadzącą do zakazanej tajemniczej krainy, wewnątrz starych murów. Okej. Okay. Zbliż się do wejścia do starych murów, czy zbliż się do wieży? Zbliż się, spróbujmy to. Ogarniające cię ciemnie, tłumiąc wszystkie dźwięki obrazy. Nie, ogarniają cię. No okej. Okay. Masz wrażenie wypaczenia i niedopasowania. Magiczna siła, która pozwala twoim zmysłom dryfować poza ciało, wydaje się w tym miejscu tracić moc. Po kamiennych korytarzach grasują fruwające chmury z zębami i pazurami. Nie zwracają na ciebie uwagi, ale i tak się ich boisz. W głębi tego zakazanego miejsca najniższa komnata wypełniona jest światem. Światem, okej. Okay. Magiczny symbol rozświetla posadzkę, ale próby skupienia na nim wzroku powodują ból. Tak, to zdecydowanie chodziło o światło, więc to jest jakiś byk. Jakby za delikatnym pociągnięciem twoja uwaga zostaje skierowana w inną stronę. Nie od razu rozpoznajesz sobie Wendriena. Twoja świadomość wraca do twojego ciała. Przez chwilę masz kłopoty z zachowaniem równowagi. Okej, zbliż się do wieży. Wieża przypomina tę, w której się teraz znajdujesz, ale zamiast emanować magicznym życiem, cuchnie kurzem i rozkruszonym kamieniem, niczym gałąź, która winnie po odłamaniu z drzewa sięga ku tobie z ledwie odczuwalnym pociągnięciem. Wejść między tobą a wieżą słabnie. Magiczne połączenie wciąż istnieje, ale mistyczne energie póki co przygasły. Twoje ciało czuje ekscytację i zmęczenie, ale nie jest więc jasne, czy mistyczna więź wzmacnia się, czy osłabia. Zadawanie pytań nic nie da. Wieża nie oferuje żadnych odpowiedzi, pozostaje milcząca i tajemnicza. Zalew odczuć przemija, ale wciąż widzisz w umyśle pozycję
Pozostałych wież. Z punktu widokowego na szczycie wieży górskiej wyraźnie widzisz tajemnicze budowle. Każda z nich wybija się ponad odległość, ponad odległy krajobraz. Okej. No, czy będziemy musieli zdobyć wszystkie 12 wież? Może trochę zająć czasu. Poczuliście to? Pełno tu fal. Kiedy się ruszasz, zgromadzona magia wibruje i wzburza się. Portal i światła stają się jaśniejsze, kiedy się zbliżasz. To miejsce reaguje na twoją obecność. Nie wyprzedzajmy faktów. Warto pamiętać, że udało ci się zakończyć edykt. To wielki czyn. Może twoja więź z wieżą ma z tym jakiś związek. Tak czy siak, chyba musi się temu przyjrzeć ktoś, kto ma pojęcie o magii. Nie omieszkaj odwiedzić mnie po audiencji u Tunona. Nie możemy pozwolić, by szkarłatny chór zdobył przyczółek w terasach. Wspólnie możemy pozbyć się go z tej krainy. Przyjdź do mnie czym prędzej, stanowicielu. Przed nami wiele pracy. Okej. Czy coś jeszcze możemy tutaj zrobić? Rzeźba nie reaguje na twój dotyk. Dobra. Wieża górska, studnia wędrińska. Sala wyniesienia. Dobra. Teraz możemy podróżować po świecie, wygląda na to. Dobra, to jest cmentarzysko mieczy. Czyli tam chyba do wzgardzonych. Kamienna strażnica, tak. No i gdybyśmy chcieli, to chyba nie możemy się teraz tam udać. Kamienne morze. Tak, tutaj. Tutaj siedzibę zajął, w Kamiennym Morzu zajął Archont Tajemnic, Głosy Nerata. Tak przy okazji, Kamienne Morze kiedyś było żyzną i piękną krainą. Mogliśmy się tam udać w trzeciej fazie podboju i okazało się, że właśnie jeden z kruszycieli, jakiś Archont, tam miał zająć właśnie tą krainę, trochę się zdenerwował, wpadł w szał i efekt jest taki, że całą krainę trafił szlak. Tak jak mówiłem, w trzeciej fazie podboju coś musi się rozpierdzielić. Tak jak poszliśmy do płonącej księżnicy i teraz jest wulkan, tak samo ta kraina zamieniła się w kamienne morze, więc spoko. Dobra, tutaj jest ta studnia Wendriena. Tutaj jest wieża zmierzchu, Rastaja. I tutaj jest miasto niechciane. Myślę, że najpierw udamy się do miasta niechcianego, a potem dopiero do wieży zmierzchu i zbadamy ją. Wygląda na to, że będziemy musieli wszystkie wieże zbadać w tej krainie. Tak, tutaj są jeszcze jakieś dwie. Tutaj jest jeszcze jedna. No cóż, zobaczymy. Ok, czy możemy teraz przyłączyć app do drużyny? Talenty. Nie zaklęć wiersza listy. Czy możemy ją wziąć? Salutations, Fatebinder. Or should I now call you Lord of Vendrian's Well? The Spire King? Prince of the Suggestive Vertical Slab? Janusz, tracz wystarczy. So if I might ask, what is your plan now? The edict no longer looms overhead, and Kairos's conquest of the Tears seems to be slipping, what with the armies and civil war. Najpierw muszę pomówić z Tunonem. I would counsel you to do just that. I'm sure the events of Vendrian's Well are best explained from your mouth to Tunon's ears. Furthermore, I'd guess the Archon of Justice would want to know your take on the Archons and their divide. Mam plan zmiażdżyć szkarłatny chór. Then you have my full support. The Scarlet Chorus has grown in the years of conquest. Among the Horde are Tearsmen fighting because they felt there was no choice, as well as Tearsmen fighting to watch their homeland burn. It pains me we will have to slay some of the former. Okej. Zmiażdżę resztę opozycji w tych ziemiach i sam dokończę podbój. I see. I'm sure there's little I can do to persuade you otherwise. Just consider that the people of the Tears will someday bow to Kairos. Why not have them bow to you instead?
Będę musiał improwizować jakieś sugestie. My first suggestion would be to build a boat. Something durable and take our chances on the high seas far from Kairos. I have a second and more practical suggestion. Look to the horizon and slightly up. By that I mean the other spires. We should see what's atop the others. Otherwise someone else might look first. Co wiesz o wieżach? Not nearly enough, apparently. To me they've always been axioms of navigation. You can triangulate a lot of things with a sextant and a clear view to a spire or two. We've long known the spires radiate strong magical fields, and all save the mountain spire connect to the old walls. So it's the sort of thing common folk know from afar, but avoid day to day. To wszystko na razie, co wiem, to wszystko na razie, co mam. Well, short of Tunon giving you orders on pain of death, you have the luxury of acting on your own volition. Though the Scarlet Chorus are likely to come for you. Whatever you decide, I'm at your disposal. Okay, twoja pomoc będzie dla mnie nieoceniony wsparcie. And I'm thankful to not be a bloody pile of offal in Vendrian's well. Life under your banner will, I'm sure, prove most interesting. Okay, powinniśmy ruszać w drogę. Dobra, I'd have it no other way. Portalu, gdzie mogli ustawić drużynę? Nie. Okej, okay, wygląda na to, że inni towarzysze również chcą ze mną porozmawiać. Czy jest jakaś opcja, żeby edytować drużynę? Na razie jej nie widzę. Okej, okay, dobra. W następnym odcinku spróbuję dołączyć z powrotem Ep do drużyny, zobaczyć jakie ona ma zdolności. Potem awansujemy, zrobimy może jakiś porządek z ekwipunkiem. Właśnie dostaliśmy płaszcz maga. Tak, które ma chyba troszkę... No nie. Wszystkie umiejętności magiczne plus 3. Okej, okay, czyli jest dużo lepsze od tego, co teraz mamy. To ma być płaszcz. To jest raczej przepaska. Dobra. Poza tym udamy się do Tunona. A później zajmiemy się pewnie wieżami. Okej, okay, w końcu zaczęło się coś dziać, bo samo to oblężenie nie było zbyt ciekawe, muszę powiedzieć. Okej. Okay. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć!